Dzień dobry, Elden Ring siarze i Elden Ring siary. Nie robimy siary, chociaż jestem stary. Będziecie mieli koszmary, czary mary, szpary. What? Elden Ring, moi drodzy. Idziemy tam, gdzie iść powinniśmy. A gdzie my jesteśmy? A, tu. A ciemno jest. Ja nie chcę, żeby było ciemno. Zróbmy, że będzie ranek, czy tam popołudnie. Chcę sobie zwiedzić to miejsce. I tak tu są lochy. I inne tego typu rzeczy. No, ale żeby chociaż było jakoś tak milej, sympa. Wow, smok. Wielki, ogromny smok. Pewnie, że nie można otworzyć z tej strony. Klasyka. Co wy tak stoicie? Po co? To koniec. Nic to nie daje, tędy nie przejdziemy. Co wy tutaj ogłaszacie? Chyba bym się zajebał, gdybym miał tak chodzić jak oni. Co to za potwór? Ja wiem, co za potwór. One były. To były potwory, one były w tych podziemiach takich. Deep Roots, coś tam. A to chyba też z tym jest związane jakoś, nie? Dobra, tutaj ktoś większy zdecydowanie. Złoty rund 10. No nie powiem, ładnie to wygląda, kurwa. Stolica. Smok tutaj, a co to jest? To wygląda jak jakaś ogromna rakieta. No dobra, ładnie. Tu na mnie czekają gnojki. Więc mu się ta energia nie przydała. Bo wziąłem jego jaskiniowy mech. No jest coś bardzo ładnego w tej stolicy. Coś też niepokojącego i właściwie nawet nie tyle niepokojącego, co smutnego. Idziemy tutaj właściwie po co? Jakaś pułapka, co? Nie tym razem. Uważaj lewo. Kamień Kowalski, no rzeczywiście goś mógł nieźle wychujać. Idziemy zatem dalej. Winda. No to jedziemy. Wielka jest ta stolica. Też mogę zejść, jakby co. Chroniące piguły. Wszyscy kurwa zmarnowani tutaj. Dobra, zaraz tam pójdziemy, a najpierw zobaczmy jeszcze
Profesorze, gdzie? Pewnie po tej drabinie bym wszedł, dokładnie. Przed tą skrzynią skarbów, co u góry. Klątwa siewu. Czym jest klątwa siewu? Dwie już mam. Łajnożerce. Przyprawia rogi omenu. Niepozorna wysypka, która przyprawia rogi omenu. W ten sposób uniemożliwia duszą zmarłych powrót do złotego drzewa i wskazuje na wieczną klątwę. Okej. Okay. No, ale nie widzę tutaj skrzyni ze skarbami, bo jest tu. Butelka perfum. Nie wiem, gdzie ja idę po tych kurwa dachach. Trochę zaburzam sobie rytm, kurwa. Czego pilnowałeś? Czego się nie da otworzyć? Tak. To jak stąd kurwa teraz wyjść? To jakiś zaułek. No, nawet nie będę zgadywał, co tam mogło być napisane, nie? To kurwa oczywiste. W którym miejscu stolicy jesteśmy? Kurwa, wielka jest strasznie. Dobra, no zejdźmy. Nie wiem doprawdy, gdzie idę. Okej. Okay. No dobra, drzewo rozjebane. Run władcy. Kurwa, jeszcze run władcy dostałem. Dół tego musisz szukać. Bo ja jak będę szedł w tę stronę, to stamtąd przybyłem, nie? Czy nie? Dobra. Już nie wiem, no kurwa, pójdziemy trochę tu, trochę tu. Tu łaska. A no jest. Jak tu pójdę? To też nie wiem, gdzie pójdziemy. No ale dobra, zapalmy tę łaskę. Dobrze, z tej strony nie otworzymy. Też nic nie ma.
Jak zjebałem to, ja pierdolę! Jestem osłem, kurwa! Dardanelskim pierdolonym osłem! Stop it! Get some help! No, i spierdalaj mi. Tu jest smok, tu się zaczyna. Tego nie podniosę, nie? I tak tam nic nie ma. Dziwne. No ewidentnie chcą, żebym po smoku poszedł. Tam coś jest. Stąd nigdzie nie przeskoczę. Po prostu się wdrapię na to cielsko. I co dalej? A, dobra. Nic nie widzę, kurwa, znowu. Elektroniczny, pięknie. Nic więcej tu nie ma, taki skrótowiec. No to sobie pozwiedzamy, kurwa, te stolice, coś czuję, długo. I stąd sprawowałeś pieczę nad wszystkim. Niezłym chujem musiałeś być. Złoty run 11, dobrze. Czyżby łaska? Łaska. Okej, dotknijmy. Mam wrażenie, że tutaj jeszcze dużo rzeczy jest, kurwa, do zrobienia. Po pierwsze wróg, a potem przed tobą wróg. A, ten. A tu co jest? Cenny. Miczolaska. Co otworzyłem, szczerze mówiąc. Chyba to, ale nie jestem pewien. Tu nie widzę, żeby coś się otworzyło. Wróćmy do tamtego chujka. Dawaj. Alabarda gargulca. Nie wiem, czy są bardziej chujowe postaci niż wy. Złote nasiono, wszystko działa. Tu można pójść. Tu też można pójść. Jak tu pójdę, kurwa, to co?
Chujów 100. Przede mną przedmiot. No nie wiem, czy nie zjebałem. Że poszedłem tutaj. Dzikie psy. Nie, wolę wrócić chyba. Ups. Tam jest jakiś przedmiot. Nie, nie wiem. Tu jest jakieś kurwa koloseum. No tak się rozwiązuje takie problemy z niepłacącymi lokatorami. Dobra. Zaraz tam pójdziemy, sprawdzimy, zaznaczyłem sobie, żeby wiedzieć. Bo nie wygląda to na miejsce takie proste, które kurwa, na które mogę sobie tak po prostu wejść. Chodźmy jednak na samą górę. Cenny przedmiot. Czyli się opłaca, tak? No to się okaże. Było trochę groźnie przez chwilę. Ja po prostu spierdoliłem, wypijając zły napój. Talizman rytualnej tarczy. Nie masz prawa, nie masz prawa. Znaczy, że tędy nie wejdę. Kurwa, szkoda, że koniem nie da się pojechać, bo... Ale tu wejdę. Nigdzie nie wejdę. To ten. Please, I implore you, continue. Continue your reflections, your rhythms. I must be the one to record them. What matters this issue of Radagon really? Radagon? The Erd Tree. Heart of the Golden Order lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? Skrupuły. We were on the very cusp. Co tam? Oh, was that you? Jestem nieco roztrzęsiony, kiedy mistrz zaprzestał swoich ruchów. Refleksje mistrza się wzmogły, gdy zbliżyliśmy się do Złotego Drzewa. Rytm, będąc nadal dokładną rachubą, dziko narastał. Później wszystko ucichło. Teraz mistrz staje przed nie lada zagadką. Główna zasada Złotego Porządku to fakt, że Maryka jest jedną prawdziwą boginią. Jednakże pojawia się także imię drugiego męża Maryki, króla małżonka Radagona. Kim dokładnie był Radagon, mistrz jest bezradny. Jego palec się nie poruszył od chwili odkrycia imienia Radagona. Przeklinam mój mierny umysł. Mistrz ma tylko mnie, a jego zawodzę. Złote Drzewo jest Złotego Porządku. Dlaczego teraz muszą nazywać się... Kurwisko. No nie wiem, jak tu wejść. Nie? Gwiezdna pięść. Strasznie duży to teren, muszę przyznać. Naprawdę trochę łażenia tu jest. Nie jestem pewien, czy uda się cokolwiek odkryć tutaj. Ja się zastanawiam, czy... To ma sens jakiś większy. No nic, musimy się wrócić. Już wiem, co zrobię. Oznaczę
Tu sobie oznaczymy diamencik. I lecimy gdzie indziej. Może kiedyś się uda to rozwiązać. Tę niesamowitą zagadkę. Scooby-Doo? Kurwa, nie, no wysoko chyba, co? Po drzewie trzeba tam się dostać. W innym wypadku pewna śmierć. Pójdziemy najpierw tam, a potem zobaczymy. Kurwa, trochę ich tu jest, nie? Czego oni pilnują, kurwa? Oni są jak drzewo. Czy to on cenny przedmiot? Dobrze. Jeżeli tak, to ufam wam i pójdę tędy. Czy tu gdzieś ten przedmiot jest? Kurwa, nie mogę teraz sprawdzić nawet tej mapy. Nie widzę, żeby był tutaj. Coś jest tu. Jaka kurwa bestia. No tu nic nie ma więcej. Ja pierdolę. Kurwa, nie wejdę na to. Fuck. Z drugiej strony muszę. A, dobra, to są tylko zwłoki. Dzięki. Karawaszy strażnika, ty nie? No dobra, jeszcze byś mnie dźgnął w plecy, kurwa. Kto tam wie? Dobra, najpierw sprawdźmy tu trop. Trop dachowy. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Nic mi to nie dało. Zobaczmy, dokąd mnie ten korzeń kurwa poprowadzi. Tu. Kurwa, wygląda jakby to było właśnie tutaj już. No dobra. O kurwa. Godfrey! Załatwiony. O kurwa. Sakwa natalizman.
Gotfrey pierwszy władca, zajebiście. No kurwa, niezłe to było. Słaby wróg. No nie, nie był kurwa jakiś wybitnie kurwa potworny. Ale to skoro mamy sakwę na talizman. No proszę, proszę. Oj. Maksymalna liczba, przywrócenie punktów życia. Modre łzy. Zwiększa siłę, zwiększa zręczność, zwiększa inteligencję. Dobra, co tam dalej mamy? Wszelkie odgłosy. Zwiększa liczbę runów. Zwiększa ataku przy maksymalnych punktach życia. Trenie krytyczne przywracają punkty życia. Trenie w głowę. Święte ataki. Zwiększa równowagę, zwiększa moc perfum. Wzmacnia ładowanie zaklęcia umiejętności. Zwiększa moc inkantacji czarów. Liczby mi z pamięci, skraca czas rzucania zaklęć. Strzał i bardzo wzmacnia ataki z wyskoku. Kontrapunktu blokujący, wzmacnia ataki z konia. Zwiększa wigor. Kurwa, no co? No, możemy tę inteligencję sobie zwiększyć. Chyba, że to. Wytrzymałość, siła, zręczność, inteligencja. Dobrze. Co moglibyśmy sobie poprawić? Dobra, tu się wracamy. Pójdę w tamtą stronę. Ach, starsza pani. O, to są te czytające z palców staruchy. Zabite są wszystkie tutaj. Czemu? Ciekawe. To jest na wysoka ścieżka. Nie, 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 nie. Jezu, już się wstraszyłem, że spadam. Wysoka ścieżka, no ale chyba nie tutaj, nie? Chyba, że tu. Tutaj, dobrze. Przed tobą kłamca. Są coś niesamowitego, że mając przejście przez punkt, tego musisz szukać. Jeszcze wyżej. Zasady złotego porządku. Za wysoko, a zajebiście. Nie wiem, komu mam dać te zasady złotego porządku. Może tamtym? Przed tobą skrót. Niebiańska rosa. Nie pamiętam, komu się to niebiańską rosę dawało. Jak złotego drzewa. No kłamca, kłamca nic nie skłamał. Coś tu jeszcze jest. Nie, chyba się muszę tamtędy wrócić. Dużo łażenia po drzewach, kurwa. Ale tu w sumie chciałem pójść też. Przed tobą wróg. Złowrogi stwór. Potężny. No potężny, kurwa, szybki i potężny. Tym razem to ja go chyba zaskoczyłem bardziej. Tu był czyjś tron. Błogosławieństwo złotego drzewa. Dobra, odkryłem. I co tutaj się dzieje teraz?
Nie mam co rozwijać. No co kurwa, mam iść tutaj? No ewidentnie ktoś chce się ze mną tutaj napierdalać. Dobrze, dajmy mu tę satysfakcję. Przed tobą kto? Uważaj, święty. Czas na kochaną osobę. O kurwa. Złoty znak przyzwania. Kurwa, boss jakiś gruby chyba. Zmatowieńcze, pozbawionym łaski. To jest, nie jest ten Morgul, kurwa, ten co już był? Magrot, Margot, nie pamiętam. Są omeny, nie? Złoty Godric, to właśnie go zabiłem, nie? Mikela i Malenia. No Radan nie żyje. Rajkard to jest ten kurwa na dole tam, ale to jeszcze. Rani załatwiona. A to jest ich król jakby, kurwa, jakiś? Willful traitors. Thy kind are all of a piece. Pillagers emboldened by the flame of ambition. To nie ja, no co ty? No dobra, ten jest trochę inny niż tamten. Have it writ upon thy meager grave. Fajny miecz. Morgot. Ostatni z królów. Dobra, sprawdźmy kurwa go. Co z nim kurwa? No kurwa. Morgot, król omenów. To wszystko? Wielki run Morgota, posiadasz odłamka Morgot. Wizerunek króla omenów. Aha, no to... Nie spodziewałem się, że to będzie tak kurwa szybka walka. Nie mogę stąd wyjść. Coś jeszcze mi tu kurwa stanie na drodze? Patrz, zmatowieniec. Dobra, ewidentnie muszę tam pójść, no. To on. Zmatowieńcze, jesteś głupcem. To drzewo odeprze wszystkich, którzy śmią podejść. My wszyscy już przepadliśmy. Nikt nie zbędzie tu eldeńskiego władcy. Twoje czyny zakończą się porażką jak moje. Mówisz? Nikt nie może tu wkroczyć. No to nie mogę tu wejść. Jak odpocznę tutaj? O, jest! Pojawiła się.
Mówiła, że się już nie pojawi. Pozwól, że chwilę z tą porozmawiam. Nie udało się wyjść do złotego drzewa, czyż nie? Powstrzymał cię płaszcz kolców. Przez zaciernie nie można się przebić. To łupina złotego drzewa, która otrąca wszystko, co istnieje. Jednym sposobem, by stanąć przed eldyńskim kręgiem i zostać eldyńskim władcą, jest przejście przez ciernie. A moim przeznaczeniem jest ci w tym pomóc. Chciałbym więc, byś wyruszył ze mną w nową podróż. Do płomienia upadku daleko ponad chmury na ośnieżone szczyty olbrzymów. Mogę wtedy podpalić złote drzewo. A ja cię poprowadzę po ścieżce do zostania eldyńskim władcą. Medalion Rold. Na mapie pojawił się czerwony znak. Chcę znów wyruszyć całą podróż. No pewnie. Czyli musimy podpalić złote drzewo. Dobra, czyli jestem tutaj. Eldeński tron, złote drzewo. Aha, tu się pojawiło. Szlak Rold. Tylko jak mam tam dojść, kochani? Wielka winda Rold. Okej. Okay. Jest to samo, kurwa? Muszę aktywować jego runnie. Czy teraz to zrobię na przykład? No to nie wiem w takim razie. A pokażcie mi polski most. O co w tym chodzi? Bo mam to odkryte. A, nie pokonałem jeszcze tego typa, nie? Potrzebny przedmiot nadzieja, okej. Talizman błogosławionej Rosy. Powoli przywraca punkty życia, kurwa. No ale z drugiej strony. Pierwsze skakanie. I co? No nie no, kurwa, nie wierzę. Ani mi się waż. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie to zaniesie. O ty kurwa. Odosobniona boska wieża. Kurwa, zamknięte na głucho. Pierwszy dobrze się zastanów. No nic, jest tu odosobniona boska wieża i chuj z nią zrobimy. Wielka winda Rold. Wróćmy do boskiego mostu. To też się wziąłem chyba kiedyś przez przypadek, nie? Dobra, coś tu jedzie. Nienawidzę tych kurwa dziewic, naprawdę. Najgorsze są. Topór. Dobrze, nie będzie topór.
No trzeba tak walczyć z tymi potworami, no niestety inaczej się nie da. Weźmy to, co on tutaj posiada. I zobaczmy, gdzie nas doprowadzi to miejsce. Ech, ponury kamień kowalski 6, na chuj mi potrzebny. Da się otworzyć te drzwi, kurwa. Co mam tu dopełnić? Wargar i Wilhelm. Załatwieni! Załatwiliśmy ich, kurwa. Ziomek! Hełm rozszalałego wilka. Cudownie. Aha, i to jest ta główna ulica, jakbym tędy szedł, tylko poszedłem inaczej. To jest tyle. Ja pierdolę, jak mnie rozjebały szmaciarze! Jak mnie szmaciarze rozjechali, kurwa, jak psa! No nie wierzę, kurwa, no nie wierzę! Ja pierdolę, nie da się inaczej tam dostać. Stąd spaść, kurwa, i przeżyć, nie? Cenny przedmiot, fajnie. Dobrze. Dostałem się niżej. Wziąłem tamto coś ze sobą, w sensie ten jeden z talizmanów. Czy on nie jest, kurwa, taki, że ja po nim źle... Wiecie, o co chodzi, kurwa.
że mam większe obrażenia przez to. W sensie, że dostaję większe obrażenia, bo naprawdę, kurwa, ciorają mnie, kurwa, nieźle. Są te polujące na omeny, nie? Maska złowieszczego uśmiechu. Helm Lionela, zbroja na rękawice, na golenniki, suknie na łoże śmierci. Nieźle. No dobra, najwyższy czas zasejwować. No, w sensie zakończyć dzisiejszą rozgrywkę. Dzięki, że ze mną byliście. Trzymajcie się. Pa, pa.